No, w końcu zobaczymy, czy to zaskoczy, czy nie. Zaskoczy. Teoretycznie zaskoczyło. Zobaczymy, jak gdzieś z internetem. Dzień, lekka masakra, można by tak powiedzieć. No, ale weszliśmy już, moi drodzy, w tą fazę przesilenia. Ewidentnie. Raptem może 3 minuty zostały od dzisiaj, czy tam od jutra. No i to się da mocno we znaki jednak. Choć wydawało się, że to będzie jakieś takie bardziej lajtowe. Czym się to może objawiać? No, w zasadzie wszystkim. Łącznie z przeziębieniami na potęgę, ale to raczej nie wśród słuchaczy, ale na przestrzeni, można tak powiedzieć. Może tak być. No i pogodowo, przynajmniej u nas, w naszych Draskach, mocno ciężko jest. Już trzeci dzień, bo ciśnienie po prostu góra-dół. Także nawet jak ktoś nie jest meteoropatą, no to wcale nie jest łatwo. Może się szaman rozkręci, jak to, co prawda, moi drodzy, było chyba tam 8 maja, ale to miało być pokazane, bo to taka sobie melodia, szaman nie miał bębna, więc graliśmy na bukach. Tomasz z rozpoznania całkiem przyzwoity. Pałę przyniósł, więc echo się po naszych dolinach i górach rozchodziło w lesie. Bardzo przyzwoite. No, w nagraniu jest jak jest. Ale posłuchamy, a potem może jeszcze szaman chwilę coś powie, bo w tym prześleniowym czasie nie ma co za dużo nawalać, bosakować, ducha szykować i uwalniać wszystkie całe przejawione życie, szczególnie w innych interlokutorach, z którymi wchodzicie w interakcje jeszcze, od osądów. Oczywiście, jeśli postrzegacie mechanizmy, na których te potencjalne istoty chodzą, to jak najbardziej jest to kształcące, ale lepiej sobie w piętę nie strzelać. Thank you.
Montano i bęben. Łatwiej się gra. No właśnie, jak się nosi bęben, łatwiej się gra. Ale to już było, moi drodzy, prawie miesiąc temu, a w zasadzie ponad miesiąc temu. Ale ponieważ dziurawe te audycje z różnych powodów, no poza tym zawsze dzieje się wtedy, kiedy się ma dziać. A doświadczają ci, którzy mają doświadczać, no i tyle. Dla was zostaje czasami, jak się w tym całym rozgardiaszu szamanowi uda przebić i do was coś powiedzieć. No bo jak szaman powiedział, trudny ten czas jest. Bardzo. I w przyspieszeniu niestety mocno odczuwalny w ciele, w emocjach przede wszystkim, no i w relacjach. Zdaniem szamana one są coraz trudniejsze, ale jest też taka wersja, czy taki segment, tak to nazwijmy, gdzie no, ludzie takim przeskokiem, można powiedzieć, pozbywają się czy opróżniają się z tego obłędu na tyle dużo, że stają się łatwiejsi do komunikacji, czyli no jeszcze udaje im się przechodzić do tego świata, który no nie wiadomo, czy zwać go nowym, czy oldschoolowym, jak to u młodzieży takie funkcjonuje słowo. Dzisiaj szaman przez przypadek tak z rozpoznania przelatywał przez wirtualną Polskę i było takie, moi drodzy, live. No live to pewnie nie było, no ale na dwóch kanałach na stronie, czy jak to tam nazwać, sprawozdanie z takiej konferencji Impact w Krakowie, czyli nowych różnych niby technologii. Co prawda sprawozdanie w Polsce nietłumaczone po angielsku, przecież po co tutaj w tym kraju mówić po polsku, jak to już, jak to szaman nazywa, trochę gadzia mowa, bo w tym okresie ona taką rolę pełni de facto, czyli pełni taką rolę, żeby ludzi jak najbardziej zunifikować. No a przede wszystkim bardzo, bardzo mocno cofnąć ich świadomości, bo kiedy siłą rzeczy używamy języka, którego się dopiero uczymy swojej dorosłości, choć pewno ci z was, którzy są młodzi, to całkiem sobie dobrze z tym językiem radzą, bo uczą się go od młodych lat, ale jednak nie jest to ojczysty język i siłą rzeczy brakuje środków wyrazu, a ten język staje się coraz bardziej prymitywny i warunkując świadomość, też można powiedzieć ją no, z perspektywy, z której patrzy szaman, tak wstecznie zupełnie warunkuje i upraszcza czy prymitywizuje, obojętnie jak to nazwiemy. No ale te efekty można obserwować na co dzień. Kwestia tylko, czy jest ta perspektywa, żeby na to w taki sposób spojrzeć. Nieraz już o tym mówiłem, że kiedy nasza mowa staje się prosta,
A ona się staje coraz prostsza, niechlujna. Bogactwo słów zastępuje się bogactwem. Emot, ikonek, to szamanowi ciężko nawet te nazwy przez gębę przechodzą. Nie dlatego, że są trudne do wymówienia, tylko dlatego, że właśnie ich indeksy znaczeniowe przestają być wyrażalne za pomocą słowa, co w pewien sposób te symbole, które odzwierciedlają te emocje, ubogaca. No ale moi drodzy, językiem obrazkowym to my posługiwaliśmy się wtedy, kiedy nie było jeszcze języka pisanego. No a teraz trochę do tego wracamy, a nie jest to trochę. Akurat szaman, słuchając tej konferencji, trafił na taką polską, jedyną chyba, przynajmniej no, godzinę szaman tego słuchał, bo tam o różnych pomysłach ludzie opowiadali, mieli na to 3 lub 5 minut. Stopień nakręcenia, można powiedzieć, ludzi był odwrotnie proporcjonalny do ilości czasu, którego było, no tak jak mówię, 3 minuty albo 5, bo nie mierzyłem, więc opowiedzieć o swoich pomysłach, tak zwanych startupach, bo ten, który najwięcej głosów potem zdobył w głosowaniu, miał jakieś czyste pendium, czy przynajmniej wyjazd, to nie ma znaczenia, moi drodzy. Bardziej szaman zwrócił uwagę na to, bo jak się dowiedział, w tym idealnym świecie, w tak zwanych smart city, pierwszy raz szaman się z tym określeniem zetknął, no bo jest przesunięty, no i takich nowoczesnych, wspaniałych określeń nie zna, i tych miast, w których ludzie mają być szczęśliwi, dlatego że wszystko za nich zrobią maszyny, że będą mieli no udogodnienia na każdym kroku, a najlepiej jak ich świadomość zostanie w ramach resetu zapakowana do jakiegoś komputera, gdzie będzie miała możliwość odpocząć, no to wręcz takie pomysły, czy niektórzy o nich marzą, no tak to trochę brzmi mocno przerażająco, można by tak powiedzieć, jak weszłoby się z takimi treściami w interakcję. Jak to ma być ten nowy świat, to z pewnością to nie będzie świat szamana, ale każdy z was ten świat siłą rzeczy w zasadzie teraz wybiera, moi drodzy, bo od tych wyborów, które teraz się was rodzą, bo nie wszyscy się zdecydowali, no będzie będą w pewien sposób nie tylko wasze indywidualne losy zależały, ale przede wszystkim losy tego obiegu. Nie wielu ludzi zdaje sobie sprawę, jak to jest istotne właśnie w tym momencie. Ten czas, tak szaman mocniej czy głębiej może jeszcze spojrzał na to, taki mocny, to pewno gdzieś do 27 maja. Nie wiem, czy to się dokładnie zbiega z tym, co mówił już o tym czasie szaman wcześniej, ale pewno i tak
nikt tego na tyle skutecznie nie zarejestrował, a jak zarejestrował, to zawsze może to zweryfikować. W każdym bądź razie, tak z takiej perspektywy kilkudniowej można powiedzieć, patrząc, no to właśnie weszliśmy tak 2-3 dni temu znowu w taką fazę wyjątkowo mocną. Ona się w różny sposób będzie objawiać. No i pewno po 27 na kilka dni nam odpuści. I będzie taka faza takiego rozmiękczenia. Szaman się cieszy, że będziemy wtedy z Tomaszem na Rodos, bo będziemy mogli te pewno zmęczone ciała, kosteczki wymoczyć w ciepłym, chyba dużo cieplejszym morzu niż w zeszłym roku o podobnej porze, bo patrząc na temperaturę, no widać, że jest to w tym roku dużo cieplejsze. Tu przy okazji szaman puszcza filmik z naszych działań też majowych z czasu szkoły, kiedy właśnie nasz ekstraktor robiliśmy w miedzi, tak to nazwijmy, czyli można powiedzieć taka już ekstrakcja 80% się zaczynała, potem kilka dni później podłączaliśmy pierwsze pasmo z ekstraktora do zewnętrznych kręgów kamiennych, które są właśnie też połączone. No i tworzą no, wiele aktywują możliwości fizycznie również działających, ekstrahując tu naszą przestrzeń tak zwanego centrum wszechświata w bardzo szczególny sposób. Teraz też się pojawiła rodzina szamana, można tak powiedzieć, i na nich mogliśmy obserwować, jak ta przestrzeń bardzo mocno wpływa na różne procesy, przyspiesza je diametralnie. No przede wszystkim można też powiedzieć umożliwia, także będzie to no, swoista enklawa, choć oczywiście nie będzie to tylko zasięg tego naszej tutaj szkoły, bo to już ma dużo szerszy zasięg, natomiast tutaj będzie możliwość pełnej ekstrakcji, czyli tworzenia, no, jak to szaman kiedyś śpiewał, materializacji marzeń. Oczywiście po wypukaniu tych wszystkich niemożliwości, które to uniemożliwiają, czy po odpuszczeniu, czy po opuszczeniu, można tutaj wielu słów używać. Tutaj są takie płynne indeksy znaczeniowe w zależności od tego, kogo to dotyczy, więc woli szaman wrócić właśnie do takiej trochę nomenklatury słownej, wieloznacznej, bo w zależności kogo to dotyczy, to się w różny sposób kształtuje. Tak jak szaman mówił, albo i nie mówił, bo być może się to nakłada, moi drodzy, patrzenie jest mocno utrudnione na ten czas, którego doświadczamy, czy który nam się wyświetla, czy który obserwujemy swoją świadomością. To też taka trochę inna nomenklatura, ale właśnie, moi drodzy, tu się bardzo, bardzo indeksy znaczeniowe słów zmieniają na przestrzeni teraz, bo jak no, nigdy wcześniej, nigdy, no słowo mało adekwatne, ale można tak powiedzieć, że jeszcze w okresie fali, czyli od tych ładnych już prawie 30 lat, bo to tyle mniej więcej trwa,
nie było takich mocnych zmian w umyśle genetycznym, a to dlatego, że no, choć nieliczna grupa istot, porównując to czy w stosunku do populacji, a tak to określmy, czyli tych 7 czy prawie 8 miliardów ludzi, ale jednak bardzo, bardzo radykalnie zwiększa swoją świadomość w tym czasie. No i to powoduje, że właśnie również ta tak zwane, jak to szaman używa, indeksy znaczeniowe się zmieniają. Ale moi drodzy, zmieniają się one dla tych, którzy operują właśnie innymi językami niż język angielski. Niestety język angielski ma to do siebie, że teraz używany przez taką dużą część populacji, bo jednak przez coraz większą część populacji jest używany, zamiast się rozwijać i rozwijać te indeksy znaczeniowe, czyli wpływać na umysł genetyczny, to wręcz przeciwnie, można powiedzieć, zawęża jego pole informacyjne. Na czym to dokładnie polega? No, można by tutaj zrobić z tego niezły wykład, ale on by był bardzo krótko aktualny, więc zostawimy to być może na taki czas, kiedy będzie można z tego mieć jakiś większy pożytek, a nie tylko ewentualną ciekawość zapełnić, o czym zapomni się następnego dnia albo po dwóch dniach, bo teraz również cała ta zmiana odzwierciedla się w tym, że można by tak powiedzieć, wygładzają się nasze emocje. Też to tak spróbuje szaman opisać, zwerbalizować, co to jest za dziwny proces, co to w ogóle znaczy wygładzanie się emocji. Mianowicie, moi drodzy, z reguły, gdybyśmy zrobili, nie wiem, jakiś encefalogram, załóżmy, z emocji, no to one chodzą na, tak to nazwijmy, takich dużych pikach, czyli gdyby taką sinusoidę emocji wykreślić, to one, te krzywe, są takie dość ostre i dość spiczaste. Emocje ani w dolnym pułapie, ani w górnym, rzucone na linię czasu, nie utrzymują się długo, są bardzo niestabilne w tym czasie, który obecnie przeżywamy. No i teraz wchodzimy w taką fazę, kiedy będzie nam łatwiej utrzymać stabilność, czy utrzymać mniej więcej podobny poziom emocji, bo stabilność to właśnie mało adekwatne słowo, bo o stabilności moglibyśmy mówić, kiedy byłby to poziom optymalny. Natomiast teraz wchodzimy w taką fazę i ta faza dla niektórych może być bardzo dotkliwa, bo ci, którzy mimo opcji takich korzystnych do zmiany, nie skorzystali z tego z różnych powodów, będą utrzymywać się z tego powodu właśnie w długich okresach czasu
na wysokich emocjach, takich no, mało korzystnych dla siebie, bo kiedy emocje są nakręcone w ciele, no to jest duży dyskomfort. To chyba nie musi szaman nikomu tłumaczyć. Natomiast ci, którzy z tego korzystnego czasu skorzystali, będą no, korzystać z takiego większego spokoju, z większego takiej możliwości coraz głębszej introspekcji, która dzięki temu też naturalnie otworzy w człowieku możliwości takiego wielowymiarowego funkcjonowania, nie właśnie takiego adekwatnego do emocji, czyli takiego pikowego, że nagle nas coś olśniło, ale już za chwilę nie wiemy, czy to było, czy to nam się wydawało i przez moment była pewność, a za chwilę jest niepewność i znowu się człowiek zastanawia, czy którą drogą iść. O, tak to szaman określi. Ale myślę, że jest to tak w miarę jasno powiedziane. Teraz właśnie będzie dużo łatwiej dzięki utrzymaniu tej stabilności utrzymać taki wewnętrzny spokój i czerpać z tego pewność dla swoich działań, czyli no, łatwiej będzie wchodzić w ten taki tryb operacyjny, realizacyjny, jak to szaman nazywa. No, a to jest niezmiernie ważne w najbliższym czasie. No, dlaczego nie będzie szaman mówił? No, bo chyba tego nie trzeba wyjaśnić. Tutaj Ania w ekstraktorze sprawdzała, czy tą przestrzeń, czy ta przestrzeń w ekstraktorze jest no, inaczej odczuwalna, moim zdaniem. Teraz już ekstrakcję mamy tak mocną, że praktycznie przestaliśmy mieć gości w postaci turystów, bo przestrzeń zewnętrznych rezonatorów przestrzeni, czyli tych głazów, które otaczają hondraski, czyli przestrzeń szkoły, można powiedzieć, jest tak wysoko wibracyjna w odczuciach dla ludzi, że przechodzą bokiem, tak jak się ich obserwuje, jakby w ogóle nie za uważali, że no jest tutaj coś, na co warto popatrzeć. No może faktycznie mogą być takie odczucia, że w zasadzie no tutaj nic nie ma, no jakieś parę kolorowych słupów i podłoga z jakimiś kolorowymi kamieniami, czy jakieś stojące głazy, nie wiadomo skąd. No ale jednak jeszcze przed uruchomieniem tego ekstraktora mnóstwo ludzi tutaj się zatrzymywało u nas. Na podłodze właśnie odpoczywało, robiło zdjęcia, a odkąd właśnie jest taka pełna ekstrakcja, no to na razie się tak przemieszczają obok. No i tak pewno będzie jeszcze do lipca. Potem pewno wszystko się odwróci o 180 stopni, no i będzie inaczej. Będzie inaczej ze względu na to, że również przestrzeń zewnętrzna przesyci się właśnie taką możliwością ekstrakcji, co da ludziom, którzy będą tutaj z takich czy innych powodów na Skrzycznym, czy nawet w dalszej odległości na dole w Szczyrku, czy no kilka kilometrów stąd,
ale generalnie doliny to będą zamykać. Na razie jeszcze jakiś czas będzie się to bardziej przemieszczać, te możliwości, przez przestrzeń taką powietrzną, tak to nazwijmy. Ale to też tylko jakiś czas. No, o tym nie będziemy tego rozwijać. To można zawsze zweryfikować. Czy to tylko widzimy się szamana, czy nie? Tak jak ostatnio mówiłem, zaczął szaman informacje na stronie umieszczać o szkole następnej i działaniach naszych sierpniowych, ale koniec końców się to zresetowało, więc jeszcze tego nie ma. W każdym bądź razie tak tytułem informacyjnym tylko szaman przypomina, że w zasadzie chyba tylko Tomasz na live streamie tą informację zawarł, że zgłoszenia są w zasadzie do 7 lipca. Jakby ktoś miał ochotę się tutaj pojawić, a będzie to no świetny, świetny czas i na zasadzie nawet wiadomo, jaki się temat pojawi do pracy na tą szkołę, to już będą zupełnie inne szkoły niż te dotychczasowe. Bo już można tak powiedzieć, że nie ma specjalnie opcji i możliwości na dotychczasową pracę, bo ona się kończy definitywnie. Nic się tutaj już nie zmieni, bo byłaby to manipulacja, można powiedzieć, czy też nad przestrzenią, czy nad przestrzenią innych istot, więc ewentualnie każdy sam może sobie doczyścić, czy, o, to nie jest adekwatne słowo, popracować nad możliwościami, które może jeszcze nie są wydobyte, wyekstrahowane z tej przestrzeni, czy do przestrzeni operacyjnej świadomości. O tak by to chyba należało powiedzieć. Czyli trzeba dostrzec te możliwości, które można powiedzieć już są, ale jeszcze nie zostały zauważone. No i to będzie miało też no bardzo, bardzo duże znaczenie dla i tych, którzy ewentualnie się tutaj pojawią, ale dla wszystkich, którzy w swojej przestrzeni wykonali na tyle intensywną pracę, że w ogóle mają taką możliwość. Zaznacza szaman, że tych istot niestety niewiele jest, no ale zobaczymy. Są jeszcze tacy, którzy, moi drodzy, w różnym czasie tego okresu fali w różny sposób, w różnych warunkach, na skutek różnych doświadczeń się napoczęli, jak to szaman mówi, potem z powodu różnych niemożności, tak to nazwijmy, a przede wszystkim lęku z tym związanego, te przestrzenie starali się pozamykać, żeby właśnie nie być konfrontowanymi zbyt mocno z pojawiającymi się możliwościami zmiany. No bo wtedy człowiek tracąc, czy kiedy zmienia się zbyt dużo, no to traci swoją pewność i tą pozorną stabilność, o której no każdy marzy, bo jest tym fałszywym przekonaniem, które tutaj zostało wrzucone głównie przez przestrzeń właśnie
mainstreamowego takiego Matrixa, że stabilność jest czymś no, najcenniejszym. No nie będzie tego szaman tłumaczył, bo to jest chyba oczywiste, a każdy z was może się już do tego, jeśli potrzebuje, ze swojej perspektywy odnieść. No i co, bo szaman, o, to już 40 minut z tego się zrobiło. W każdym bądź razie cóż, moi drodzy, może się uda jeszcze jakąś audycję nadać przed wyjazdem, czy będzie szamanowi dane się z wami komunikować z RODOS, co się okaże, bo to po pierwsze zależy od internetu, czy tam będziemy mieli jakieś, a po drugie od tego, czy te procesy, które będą się wydarzały, no w ogóle będą szamana do tego zachęcały czy zniechęcały totalnie, bo być może to będzie zbyt mocne. Ale postara się jeszcze cokolwiek powiedzieć. Ciągle, moi drodzy, mamy taki czas, gdzie de facto niewiele takich konkretnych treści warto by przekazywać, bo jak to szaman kiedyś mówił w audycji o płynnych matrycach życia, mniej więcej ten proces właśnie, który zadziewa się permanentnie na poziomie właśnie płynnych matryc życia, dotyka również przestrzeni, bo to jest takie sprzężenie zwrotne. No i nie mamy tutaj totalnie żadnej stabilności, żadnej. To się przekłada również na poziomie takim społecznym, czy wręcz planetarnym, na to, że w zasadzie tych opcji, które są wałkowane i zmieniane, jest no bardzo, bardzo dużo. To gdyby ktoś śledził przestrzeń właśnie taką społeczną z perspektywy możliwości zadziewania się pewnych rzeczy, no to jest to wręcz nieprawdopodobne. Zmienia się jak dynamicznie. No wręcz ideę, choć oczywiście pewien plan, który chce się z pewnej perspektywy tutaj na ludzi narzucić, żeby on wszedł w fazę realizacyjną, czyli żeby wpędzić ludzi, albo wypędzić ich na ulicę, albo zorganizować im wojnę, no jest ciągle bardzo mocno stymulowany, ale jest już można powiedzieć takie info zwrotne u tych, którzy mogliby to zrobić, że w zasadzie no, pewne możliwości są zamknięte, bo ludzie mają taką inercję w stosunku do niektórych działań, które no, nie służą życiu i nie wynika to bynajmniej ze świadomości, tylko z totalnego braku energii po prostu.
w zasadzie ludzi jest w stanie tylko stymulować pieniądz do jakiegokolwiek działania. I pozostał to, czy to pozostało jedynym stymulatorem. No i z perspektywy ludzkiej to może jest i fajne, tych, którzy są tym stymulowani, a w zasadzie no takich, którzy są stymulowani czymś innym, no to praktycznie, że nie ma, można powiedzieć, to są wyjątki tylko potwierdzające regułę. Natomiast to powoduje, że rozregulowuje się tyle mechanizmów ekonomicznych, bo ta ekonomia to jest ekonomia obłędu, więc to w zasadzie z punktu widzenia czy z poziomu reguł, na których to funkcjonuje, moi drodzy, się już, no można tak powiedzieć, ekonomicznie totalnie nie bilansuje nic, ani na poziomie krajów narodowych, ani na poziomie ogólnoświatowym, no na żadnym poziomie po prostu, także no jakiś totalny krach, tak by to trzeba określić, w zasadzie jest nieunikniony. Kwestia tylko, czy on się skumuluje i zamanifestuje na poziomie globalnym, czy będzie to no jakieś takie punktowe wyzwolenie wielkiej energii, które no może mieć bardzo, bardzo dalekosiężne i szerokie, szerokie konsekwencje na świadomość no nie można powiedzieć, bo, że gatunku, bo gatunek jest zbyt jeszcze, jakby to śmiesznie dla niektórych czy tragicznie nie brzmiało, prymitywny, ale z pewnością na oprogramowanie czy na treści umysłu genetycznego może mieć to decydujące znaczenie, no i wtedy może się coś albo urodzić, albo zakończyć swój żywot, czyli będziemy mieli zapaść cywilizacyjną. Oby tak się nie stało. Jeszcze mechanizmy biosferyczne, które są włączone już, można powiedzieć, na maksa i uruchamiają się w postępie geometrycznym, czyli można powiedzieć w cyklach 40-dniowych, bo głównie takie cykle do niej wpływają po prostu skokowo, mają wpływ na świadomość gatunku. Bardzo ogólnikowe ta audycja dzisiaj, jak większość, które szaman komunikuje przestrzeń ostatnim czasem. No i co, moi drodzy, kończymy, bo się nam zbliża północ. Jutro opuszczamy Hondraski, więc mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nie będzie was szaman przytrzymywał. Życzę wam dobrej nocy. No i jak macie jakieś swoje przemyślenia,
inspirację dla szamana, tudzież jakąkolwiek informację, która ciśnie się wam do komunikacji, no to nie powstrzymujcie się i no i dzielcie się, bo to czasami może być bardzo ważne. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo szaman również tego doświadcza, że czasami wie, że nawet treści, które tutaj oglądacie, a z którymi no, nie zapoznaje was szaman, bo by was zanudził, no powinny w miarę na bieżąco być komunikowane w przestrzeń, bez względu na to, czy słuchałoby to 5 osób, no może 5 to trochę za mała ilość, ale 10 czy 100, a mimo wszystko się to nie dzieje, no ale moi drodzy, szaman nie jest maszyną i niestety ciało go mocno trzyma, nie umysł, nie emocje, nie brak uwolnienia czegokolwiek, tylko moi drodzy, ciało. I czasami po prostu pada na ryj, jak to się mówi. Także jest jak jest. I tak całkiem nieźle to wygląda, moi drodzy. To jest właśnie ten moment, kiedy było pierwsze połączenie, z perspektywy tego połączenia wydawało się, że szamanowi pierwsza wersja, że w zasadzie przez rok nam zostanie tylko jedna nitka. Teraz mamy już nitki 3. No i w zasadzie już pierwsza opcja na czwartą była, ale chyba byłoby to za mocne, więc pewno może nam się uda zrobić ostatnią czwartą. Chyba że jeszcze będą dwie, ale się na no nie zapowiada na tą chwilę. Zobaczymy. W każdym bądź razie, moi drodzy, nawet gdyby było przebiegunowanie za 4 lata według przepowiedni niektórych, o czym szaman też wspomniał, to nie tylko chondraski będą bezpieczne, ale najbliższy teren skrzycznego również po prostu, ale nie tylko, będziemy tutaj na tym terenie, obszarze tego kraju względnie bezpieczni, ale z tym przybiegunowaniem, moi drodzy, nie ma się co wkręcać. To być może, gdyby tak faktycznie było, to jest to najlepsza rzecz, jaka może się ludziom jeszcze tutaj przydarzyć. A że dla niektórych byłoby to straszne i tych niektórych byłoby bardzo dużo, no cóż, zawsze efekt jest adekwatny do działania. No i o tym należy pamiętać. Także, żeby nie było rozczarowań, to moi drodzy, działajcie, nie zastanawiajcie się. Czasami lepiej jest trochę zboczyć, a mimo wszystko iść, niż stać w miejscu, bo kierunek każdy z was mniej lub bardziej świadomie obrał. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby było inaczej, z pewnością nie bylibyście w stanie po prostu słuchać szamana. Więc zachęcam was do działania. Choć oczywiście jeszcze ten czas, no dosłownie do 3 tygodni to jest jeszcze taki czas, gdzie można sobie pozwolić na takie lżejsze działanie. A później jest już inaczej. Jak widzicie, te wszystkie nasze działania wcale takie łatwe nie są, bo rolki
na której mieliśmy nawinięty drut, nie dało się przełożyć przez niektóre miejsca, więc musieliśmy wiele, pewno kilometrów już przejść z rolką, która na początku ważyła prawie 27 kg. Więc to, moi drodzy, jest trochę prawie praca jak w kopalni. No ale żeby te sprawności uzyskać, trzeba się trochę narobić. Trzymajcie się, moi drodzy. Dobrej nocy wam życzę. Do usłyszenia. No i pamiętajcie, no, o naturze, moi drodzy. Niedługo ptaszki, jakieś drozdy, tudzież podobne kwiczoły, czy tam inne jeszcze gatunki, których mamy tutaj pełno, będą lądować nam pewno może i na głowie, nie tylko na rękach, bo tak już, no, takie miejsce się tu robi. Dobrej nocy.